Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z badania przebiegu zmienności funkcji, z tym, że tym razem będziemy badać przebieg zmienności funkcji wykładniczych. Przypomnę. Badając przebieg zmienności funkcji, postępujemy zgodnie z pewnym schematem tutaj, z takimi punktami. Tak, punkt pierwszy dziedzina, następnie miejsca zerowe, następnie przecięcie z osią Y, następnie asymptoty, po czym mamy ekstrema i monotoniczność i to jest ten przebieg zmienności funkcji taki uproszczony. Można oczywiście jeszcze wyznaczyć punkty przegięcia, wypukłość i wklęsłość. Następnie rysujemy tabelkę, a na podstawie tabelki rysujemy już wykres. Zapraszam. Zajmujemy się funkcją f od x w postaci e do minus x kwadrat. Jest to oczywiście funkcja wykładnicza i tak postępujemy zgodnie ze schematem, czyli pierwsza dziedzina. Dziedziną każdej funkcji wykładniczej, no jeżeli nie ma jakichś dodatkowych założeń, oczywiście to są liczby rzeczywiste, tak jest u nas. Następnie miejsce zerowe. Żeby policzyć miejsce zerowe, trzeba naszą funkcję przyrównać do zera. Tak się składa, że e do jakiejkolwiek potęgi byśmy nie podnieśli, e to jest stała, no to i tak nigdy nie wyjdzie zero, czyli jest to sprzeczność, a więc brak miejsc zerowych tej funkcji. Dalej, trzeci punkt to liczymy, czy będzie gdzieś przecinał się nasz wykres z osią Y, czy nie. Czyli liczymy f od zera, to będzie e do potęgi zerowej, czyli to jest 1. A więc mamy taki punkt przecięcia z osią Y o współrzędnych 0 i 1. Punkt czwarty to asymptoty. Ze względu na to, że dziedziną są liczby rzeczywiste, to ja mogę od razu napisać, że jest brak asymptot pionowych. Czyli brak asymptoty pionowej. Natomiast poziome, no musimy sprawdzić, musimy policzyć granicę przy x zmierzającym do plus nieskończoności z naszej funkcji, czyli e do minus x kwadrat, to się równa. Jeżeli nam ucieka x kwadrat do nieskończoności, jak widzisz, on ucieka nam do plus nieskończoności, to cała funkcja będzie e do minus nieskończoności. A e do minus nieskończoności to jest tak jakby 1, ja to może zapiszę tutaj, to będzie 1 nad e do nieskończoności, tylko to po prostu piszemy w nawiasie kwadratowym, bo e do minus nieskończoności to jest tak jakby 1 nad e do nieskończoności. Czyli skoro dół ucieka do nieskończoności, całość ucieka do zera. Jeżeli ja bym tutaj napisała minus nieskończoność, to nic mi to nie zmienia, bo i tak przy kwadracie minus mi się kasuje. Czyli wniosek z tego jest asymptota pozioma, i ma ona równanie y równa się 0. Próbujemy jeszcze ukośną policzyć asymptotę, czyli postępujemy zgodnie ze wzorem, liczymy limes przy x zmierzającym do plus, od razu minus nieskończoności weźmiemy. I teraz mamy naszą funkcję e do minus x kwadrat podzielić przez x, czyli f od x przez x i chcemy powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Ja to może zapiszę w innej postaci, żebyśmy to lepiej widzieli tutaj. Czyli zapiszę tak, jak wcześniej, 1 nad i będę miała x razy e do x kwadrat. Tak zapiszę, żeby było bez tego minusa w wykładniku, czyli jako odwrotność, czyli 1 nad i to będzie x e do x kwadrat. Wiemy już, że e do x kwadrat, tak jak tutaj mówiłam, to jest tak jakby e do nieskończoności, czyli po prostu mianownik ucieka w nieskończoność. Nie ma znaczenia, czy na plusie, czy na minusie ta nieskończoność, no ja tu dopiszę plus minus, bo to w zależności od tego, jak x ucieka do minus nieskończoności, to tu będzie minus nieskończoność. Razy nieskończoność to i tak nieskończoność. Czyli całość 1 nad nieskończoność to i tak 0. Czyli wniosek z tego brak takiej typowej asymptoty ukośnej. Po prostu ta asymptota ukośna pokrywa się z poziomą, ale ja już osobno rozpatrzyłam tą asymptotę poziomu. No to teraz przechodzimy do punktu piątego, czyli potrzebujemy policzyć pochodną najpierw. Pochodną liczymy, to jest funkcja złożona. Jest to funkcja złożona, czyli tak, funkcją zewnętrzną jest e do czegoś. Czyli pochodna funkcji zewnętrznej to będzie e do z jakiegoś, no bo funkcja e do z ma taką samą pochodną, czyli będzie e do minus x kwadrat razy pochodna wnętrza, a wnętrze to jest minus x kwadrat, czyli będzie minus 2x. Zapiszę może ładniej, minus 2x e do minus x kwadrat.
No i teraz oczywiście warunek konieczny na istnienie ekstremum, czyli przyrównuję do zera moją pochodną, przyrównuję do zera i tak, albo x będzie zerem, albo e do minus x kwadrat będzie zerem. Tu wiemy, że to jest sprzeczność, bo to żeśmy już analizowali wcześniej. Czyli mamy tylko jeden punkt podejrzany o ekstremum. No to teraz warunek oczywiście wystarczający. Żeby zapisać ten warunek wystarczający, ja może przepiszę moją pochodną, zapiszę większe od zera. No tutaj moglibyśmy się pokusić o wężyk, ale to tylko dlatego, że nasza to e do minus x kwadrat jest zawsze dodatnie. Więc tak naprawdę ja się tym w ogóle nie muszę przejmować, bo to jest liczba dodatnia. Czyli ja sobie mogę robić wężyk chociażby ze względu tylko na to. Czyli tu stawiam 0, no bo to nam zeruje. I teraz lecimy od dołu, nie ma żadnych tutaj wielokrotnych pierwiastków, więc tu plus, tu minus. Można by było też podzielić obustronnie przez to e do minus x kwadrat, bo to jest liczba dodatnia, na to samo by wyszło. No i teraz widzimy, z buźki smutnej robi się wesolutka, czyli w tym miejscu będzie nasze maksimum lokalne. No i oczywiście to maksimum lokalne policzmy, więc liczymy sobie od naszego zera będzie, czyli e do zerowej to jest 1. Czyli nasze maksimum lokalne to 1. Jeszcze powiedzmy, gdzie nasza funkcja rośnie, czyli rośnie tam, gdzie pochodna dodatnia, czyli od minus nieskończoności do zera, a maleje tam, gdzie pochodna ujemna, czyli od zera do plus nieskończoności. Teraz jeszcze sprawdźmy sobie punkty przegięcia, wypukłość, pręsłość. Potrzebujemy, no punkt szósty, potrzebujemy do tego drugiej pochodnej, czyli policzymy sobie drugą pochodną z tej naszej tutaj pochodnej, czyli tu mamy główne działanie mnożenie, czyli będziemy mieć pochodną iloczynną. Przypominam, pochodna pierwszej części, ja może podkreślę, pierwszą część, drugą część. Pochodna pierwszej części, czyli będzie minus 2 razy to, ta druga część, dodać. Ta pierwsza część, czyli minus 2x, razy pochodna tej drugiej części, a to już liczyliśmy, e do minus x kwadrat razy wnętrze, pochodna oczywiście wnętrza, czyli mamy minus 2x. No to ja przepiszę tutaj dalej. Widzimy, że moglibyśmy sobie to e do minus x kwadrat przed nawias wyciągnąć. Jak to pomnożymy, będziemy mieć 4x kwadrat i tu mamy minus 2. No i teraz chcemy to przyrównać do zera, czyli wiemy, że ta część, no ja zapiszę, ale oczywiście tą pierwszą, ze względu na to, że za bardzo miejsca już tutaj nie mam, to tą pierwszą, to jest zawsze dodatnie, tak jak wcześniej, więc to i tak nigdy nie osiągnie zera, więc tylko to przyrównamy do zera. Wyjdzie nam tutaj jedna, druga, my to spierwiastkujemy, wyjdzie nam pierwiastek z 2 nad 2 lub minus pierwiastek z 2 nad 2, czyli to są dwa punkty, gdzie funkcja będzie się przeginać, punkty przegięcia, no i trzeba podstawić, czyli f, zapiszę punkt przegięcia, to będzie pierwiastek z 2 nad 2, policzymy wartość, czyli będzie e do potęgi minus i teraz x kwadrat, czyli to podnoszę do kwadratu, to będę miała 2 czwarte, czyli 1 druga. I znowu mam drugi punkt przegięcia, podstawiam minus pierwiastek z 2 nad 2, to się równa. To i tak mi się tutaj nic nie zmienia, bo przy kwadracie ten minus mi się skasuje, czyli będzie e do minus jednej po prostu drugiej. Możemy tak zostawić, jeżeli komuś się to nie podoba, może zamienić na pierwiastek, nie ma to znaczenia. Zapiszę jeszcze, gdzie funkcja jest wypukła, gdzie wklęsła. Może zrobię sobie oczywiście szkic znowu tej drugiej pochodnej, ale oczywiście pomijając, tak, że to nie będzie tak naprawdę cała pochodna, pomijam to, bo to jest dodatnie, czyli tutaj będę badała znaki, czyli mam minus pierwiastek z 2 nad 2 i tu mam pierwiastek z 2 nad 2. Lecimy z góry. Plus, plus, minus i na podstawie tej osi liczbowej odczytuję, że moja funkcja wypukła, gdzie jest, i moja funkcja wklęsła, gdzie jest. Czyli tutaj sobie zapiszę. Czyli wypukła będzie w przedziale od minus nieskończoności do minus pierwiastek z 2 nad 2 i będziemy mieć od pierwiastka z 2 nad 2 do plus nieskończoności. A wklęsła będzie tylko od minus pierwiastek z 2 nad 2 do pierwiastek z 2 nad 2. Teraz jak już to wszystko zbadaliśmy, możemy narysować tabelkę, no i wykres oczywiście.
No i teraz będziemy rysować tabelkę. Oczywiście wypisałam tutaj najważniejsze nasze rezultaty z naszych obliczeń. W tabelce, która zawiera tutaj cztery wiersze, jak widzisz, musimy uwzględnić na pewno, co bezdyskusyjnie, miejsce, gdzie jest ekstremum, czyli nasz tutaj argument 0. Następnie te punkty przegięcia, czyli pierwiastek z 2 nad 2, taki argument, i minus pierwiastek z 2 nad 2. No miejsc zerowych nie ma, dziedzina są liczby rzeczywiste, więc nic więcej i tak nie musimy uwzględniać. Czyli tworzymy przedział. Pierwszy przedział będzie od minus nieskończoności do naszego minus pierwiastek z 2 nad 2. Następnie będzie samo minus pierwiastek z 2 nad 2. Dalej będzie od minus pierwiastek z 2 nad 2 do 0. Dalej będzie samo 0. Dalej będzie od 0 do pierwiastek z 2 nad 2. No to pierwiastek z 2 nad 2 i ostatni przedział od pierwiastek z 2 nad 2 do plus nieskończoności. Uzupełniamy pierwszą pochodną, widzimy, że ona się zeruje tylko dla zera. I teraz funkcja jest rosnąca od minus nieskończoności do zera, czyli pochodna dodatnia jest tutaj, no to tu jest ujemna. Dalej, mamy dwa punkty przegięcia, czyli druga pochodna się tu zeruje i tu się zeruje druga pochodna, prawda? I teraz wypukła jest w kawałku tym, czyli na plusie będzie. I od pierwiastka z 2 nad 2 do plus nieskończoności też na plusie druga pochodna, a druga pochodna jest ujemna w tym tutaj przedziale, czyli tu są minusy. No to teraz będziemy rysować. Oczywiście zaznaczmy sobie może najpierw te wartości, gdzie są punkty przegięcia. Tu mam punkt przegięcia, tu mam punkt przegięcia, tu mam maksimum w zerze, zapiszę to. No i uzupełniam, czyli dla zera mamy 1, tutaj wpisuję. Dla pierwiastka z 2 nad 2 mamy e do minus 1 drugiej. Tak samo mamy tu e do minus 1 drugiej. No to w takim wypadku, skoro tak, no to teraz będziemy już rysować. Rosnąca i ma być wypukła, rosnąca wypukła, czyli będziemy mieć tak. Dalej będziemy mieć rosnącą, ale wklęsłą, czyli będziemy mieć tak, rosnąca wklęsła. Dalej malejąca wklęsła, tak wygląda. I dalej mamy malejąca, ale wypukła, więc już następuje to przegięcie, tak to wygląda. Teraz. Asymptotą poziomą jest y równe 0, czyli to znaczy, że tutaj będziemy stać w minus nieskończonościach jest zbiega do 0 i w plus nieskończonościach na x-ach, oczywiście na y-ach zbiega do 0, więc to trzeba zaznaczyć. No i myślę, że tutaj widać tą góreczkę, czyli nasze maksimum w tabelce, to teraz będziemy rysować. Na podstawie tabelki, ja tutaj jeszcze dopisałam przybliżenia, minus pierwiastek z 2 nad 2 przy użyciu kalkulatora to jest minus 0,7, no tutaj mamy 0,7, e do minus 1 drugiej to jest 0,6 i tak samo tu mamy 0,6. Dopisałam, żeby nam się fajnie zaznaczało. Po pierwsze oczywiście może zaznaczmy na początek, tu nie ma miejsc zerowych, gdzie nie ma liczby rzeczywiste, zaznaczmy to maksimum, czyli 0,1 punkt. Czyli dla zera, tutaj mamy 0, 1, może jednostka niech będzie taka duża, czyli mamy ten punkt 0, 1, to jest nasze maksimum. Dalej, minus 0,7 około, czyli zaznaczymy sobie minus pierwiastek z 2 nad 2 i po tej stronie pierwiastek z 2 nad 2. I jeszcze zaznaczymy to 0,6, a tak naprawdę e do minus 1 drugiej, czyli gdzieś tu będzie e do minus 1 drugiej. Czyli zaznaczamy punktów współrzędnych minus pierwiastek z 2 nad 2 i e do minus 1 drugiej i pierwiastek z 2 nad 2 i też e do minus 1 drugiej. No i teraz popatrzmy, rysujemy taki kształt, jak tu wygląda, czyli funkcja wypukła i rosnąca, od zera leci, a może na czerwono będę rysowała tu, od zera leci i ona jest wypukła, następnie następuje przegięcie aż do naszego maksimum, czyli widzimy do naszej kolejnej kropeczki, znowu teraz jest spadek, czyli funkcja malejąca, ale wklęsła i znowu następuje przegięcie. I pamiętamy o tym, że do zera, bo taka była asymptota. Taki ładny wykres. W sumie no dosyć prosty ten wykres, jak już narysowaliśmy, to nie jest jakiś bardzo skomplikowany, prawda? No ale jednak te wszystkie obliczenia musiały być potrzebne, ta nasza tabelka, żeby ten wykres nam tu się w miarę elegancko zgadzał. Oczywiście to jest jeden przykład z badania przebiegu zmienności funkcji wykładniczych. Jeżeli potrzebujesz więcej, zapraszam Cię na moją stronę www.aikamot.pl, gdzie będziesz mógł zakupić kurs online i zobaczyć inne przykłady również z badania przebiegu zmienności funkcji wykładniczych. Zapraszam gorąco.